i zaraz rozpocznie grę. Już ruszyli widzewiacy, ruszyli tak piłkarze, gospodarzy. Zobaczmy teraz. Magdoń do Bartosza Widejki. To nowy piłkarz Lechi. Wysokie zagranie. Jest tam Jędrzejczyk główką na środek. Zawodziński nie, to Mąka ostro zaatakowany. Wiktor Żytek próbuje gdzieś tam za plecy w kierunku Chorosia, ale Choroś jest czujny. Widzewiacy, Mąka się pokazuje. Środek do Okaciego, Okaci, błąd Okaciego, ale tutaj Czaplarski musi rzucić się pod nogi numer 23. Doskonała okazja Mateusza Brozia, ależ to była szansa, zmarnował ją Broś. Zaczęło się od pozornie niegroźnego błędu Princewilla Okaciego. Nie zrozumieli się widzewiacy, no i w ostatniej chwili powstrzymali bardzo groźną akcję zespołu Lechii. Broś zagrywa klatką piersiową, ma w środku pola, po lewej stronie ma także zawodnika z numerem 8, Wiktor Żytek. Lechia będzie strzał, ale z dystansu bardzo, bardzo chybiony, wysoko piłka poleciała nad poprzeczką. Piąta minuta meczu, jest 0-0. No niespodziewanie, Widzew ma więcej z gry, ale groźniejsze akcje przeprowadzają piłkarze Lechi Tomaszów. Dwukrotnie zaatakowali bardzo, bardzo niebezpiecznie. Jędrzejczyk do Kozłowskiego. Ach, niedokładnie gra Marcin Kozłowski. To bardzo, bardzo niebezpieczne, powiedziałbym, zagranie wewnętrzną częścią stopy. Kozłowski musi skupić się w momencie podania. Próba zagrania przez linię środkową Rodaka nie udała się i znów Mateusz Broś, goni go Jędrzejczyk. Mateusz Broś, wygarnęli widzewiacy, wraca Broś na prawą nogę i świetnie poradzili sobie piłkarze Widzewa, ale to już druga szansa zmarnowana przez Mateusza Brozia. Nie czeka nawet obrońca gospodarzy Paweł Schuttenberg, od razu wyjaśnił piłkę. Świetna teraz sytuacja w polu karnym, dlaczego nie strzelał Piotr Burski? Pogubili się obrońcy, zdecydowanie Burski zmarnował 100% okazję. W takim meczu te bramki trzeba zdobywać. Wybili piłkę szczęśliwie. Mieliśmy setkę, bardzo długo Burski się składał. Rodak chyba za mocno, jeszcze tam nadbiegnie. I dobra centra na przedpole, tutaj wybita piłka głową jest. Budka, budka składa się do tego strzału jak na podwyższenie, czyli bardzo, bardzo wysoko. Ale jeden plus tej akcji to to, że Adrian Budka kopnął i nie było kontrataku. A jak nie ma kontrataku, to raczej spokojnie możemy skoncentrować się na odebraniu piłki w środku pola. 27 minut gry poza nami. Szkoda tych sytuacji, które Widzew miał, ale co mogą powiedzieć piłkarze Lechii? Okaci przepuścił Adrian Budka, zgubił się Kozłowski. Kozłowski zabiera się do środka, zagrywa tam do Mąki. Ach, teraz dobra sytuacja, Burski trafia do siatki! I mamy 1-0! Znakomita sytuacja. Burski pokazał, jak się to robi. 27 minuta. 1-0. Piotr Burski. Tak trzeba było się zachować wcześniej. Bezradny całkowicie był bramkarz gospodarzy Patryk Greiber i od 27 minuty Widzew prowadzi 1-0. Spokojny, pewny strzał do siatki. Burski wyciągnął wnioski z tych sytuacji, bo naprawdę miał znakomite sytuacje. Tylko po prostu trzeba umieć je wykorzystywać. Piotr Burski. No to ładna seria, dwa mecze, dwie bramki. Pamiętajmy, czy Burski jeszcze coś nam sprezentuje w kolejnym meczu. Na razie dobrze. Ale to była płynna akcja, to jest najważniejsze. Błąd w obronie, strasznie w Lechii. Widzewiacy. Budka, centra, no dobrze, że tam ustawił się bardzo precyzyjnie Princewilla Okaci. O, i teraz moim zdaniem przewinienie popełnione i Mirecki, uwaga, w boczną siatkę. Mówię, im dłużej gra to trwa to spotkanie, tym Mirecki jest groźniejszy. Pierwsza część gry poza nami, Widzew wygrał tę część 1-0. Przypomnę, bramkę zdobył nasz ostatnio etatowy zdobywca goli, Piotr Burski. Do przerwy Widzew prowadzi w Tomaszowie z Lechią 1-0. Usłyszymy się po przerwie. Widzewiacy w takim samym składzie, w jakim rozpoczęli, a więc na środku Czaplarski już ruszył czas gry.
Michał Czaplarski. Mocne zagranie w kierunku Daniela Mąki. Tutaj już Magdoń nie pozwolił na przyjęcie. Dobrze Okaci dostaje piłkę w środku pola. Żardel Cruz jednak mu nie pozwolił. I dobrze Bartek Gromek. Dobrze Czaplarski. No, dobrze w pierwszej fazie, bo był tam dobrze ustawiony Krystian Kolasa. W środku pola jest Okaci. Obok ma Przemysława Rodaka. Świetne zagranie do wchodzących, do Kozłowskiego. Kozłowski do tyłu. Płaski strzał i wyjął Greiber w ostatniej chwili. Wyciągnął prawą rękę i wypchnął piłkę na rzut rożny. Dobrze to rozegrali widzewiacy. Trzeba by może zmienić ustawienie w obronie, bo Żalder Cruz będzie próbował strzału z lewej nogi. Świetnie Michał Choroś. 24 minuta. I mamy wyrównanie. Proszę. Ależ kardynalny błąd w obronie. Jak to można wpaść? Co ten Michał Choroś tam zrobił w bramce, nie wiem. A kto jest strzelcem bramki, trudno mi powiedzieć. Bezpośrednio z rzutu rożnego. Choroś protestuje u sędziego, że był faulowany. Arbiter pokazuje, że mowy nie ma o faulu i mamy 1-1. Patrzę, kto jest strzelcem bramki. To jest chyba zawodnik z numerem 10, Kamil Szymczak. No nie wiem, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć po tym ogromnym zamieszaniu, kto wyrównał. Widejko jednak. Teraz jest tu Patryk Miarka. Centruje bezkarnie i Żardel Cruz i świetna interwencja Chorosia. Ale dlaczego Żardel Cruz nie miał przy sobie żadnego piłkarza? Dlaczego Żardel Cruz albo Marcin Mirecki, któryś z tych piłkarzy składał się do tego strzału? Nie, to był chyba Mirecki. Mógł swobodnie uderzać z woleja. Przecież to jest niedopuszczalne. Jak my kryjemy? Pomstuję, bo naprawdę Lechia w tej chwili dominuje, a Widzew czeka na jakiś cudowny kontratak. Kamil Sabiło gotowy już prawie przy linii środkowej. Jeszcze nie ma zmiany. Widejko kolejny raz z rzutu rożnego na przedpolu. Straszny kocioł. Wyskoczyli najwyżej piłkarze Lechi. Jeszcze raz pokazuje arbiter, że faulowany to był chyba Michał Czaplarski. Rodak. Teraz moment, kiedy widzewiacy próbują rozegrać. Z Rodak. Po co podawał zamiast strzelać? Jest Trus. Do Burskiego. Nie ma sygnalizacji. Burski wpada w pole karne. Burski! Odbita piłka. Ach, Burski mógł dobić. Nie trafił w nią. Jest Kozłowski. Ładna centra. Jeszcze wybili zawodnicy Lechi. Żardel Cruz przy linii bocznej. Jest obok niego Patryk Strus. Pada na ziemię. Patryk Strus. Do Budki, Budka, świetnie górą, do Sabiły, Sabiło w pole karne, płasko i obronił bramkarz gospodarzy Patryk Greiber. Ależ była znakomita sytuacja. Rodak, dobrze Okaci. Gromek, będzie aut dla Widzewa. Na moim zegarze już prawie półtorej minuty dłużej grają piłkarze. Sędzia podnosi gwizdek do ust. I po raz ostatni zagwizdał dzisiaj bardzo przeciętnie prowadzący to spotkanie Błażej Pietrzak z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Widzew zremisował na ciężkim boisku w Tomaszowie 1-1. Widzewiacy prowadzili 1-0 po bramce Piotra Burskiego. A później błąd przy stałym fragmencie, przy rzucie rożnym sprawił, że gospodarze ze strzały Bartosza Widejki wyrównali. Niestety mieliśmy momenty bardzo chaotycznej gry i za to zapłaciliśmy cenę w postaci straty 2 punktów. Widzew remisuje, w Tomaszowie 1-1. To spotkanie to już przeszłość, teraz 2 tygodnie przerwy. No za chwilę jeszcze może rozmowy pomeczowe, a później za 2 tygodnie dopiero usłyszymy się. Dziękuję za uwagę. Dariusz Postolski.